No jestem bardzo zadowolony, bo one pokazują, że mam duże szanse znaleźć się w drugiej turze, a taki był cel tej kampanii, żeby dostać się do drugiej tury wyborów. No i w tej drugiej turze jesteśmy. A jak pan ocenia kampanię wyborczą dla siebie oraz swoich kontrkandydatów? Ta kampania była krótka, intensywna i bardzo męcząca. Cieszę się, że właściwie mamy ją w większości za sobą. Zostały nam jeszcze 2 tygodnie. One również będą intensywne, także bierzemy się od jutra do pracy, by przekonać jeszcze więcej mieszkańców Rudy Śląskiej do naszego programu. Poczekajmy na pełne wyniki wyborów, zobaczmy, jak one się poukładają, sprawdźmy, jak te głosy się poukładały, ilu mieszkańców głosowało na mnie, ilu na moich kontrkandydatów, w jakim przedziale wiekowym oni byli. Musimy to wszystko dokładnie sobie przeanalizować i wtedy ustalimy taktykę czy strategię kampanii na te ostatnie 2 tygodnie. I to też wiadomo, że nie będzie to trwało przez pełną kadencję, to będzie tylko 1,5 roku, także czy zamierza pan ponownie startować? Każdy z kandydatów deklarował, że tak naprawdę myśli nie o roku czy półtora, tylko o 6 latach. Każdy z nas zakładał, że jak wygra teraz wybory, to będzie startował w tych następnych wyborach. Ja oczywiście też taki zamiar mam. Nie po to tworzyliśmy ten program, by porzucać go po roku urzędowania, zwłaszcza po roku trudnym, bo ten rok dla każdego prezydenta, który zostanie wybrany tutaj w Rudzie Śląskiej, będzie bardzo trudnym ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą, jaką mamy w kraju.